Audycja 5 minut dla sadownika i rolnika w Radiu Leliwa. W każdy wtorek o 12.30 oraz w sobotę o 7.30. Zaprasza Dariusz Ziarko. Sponsorem audycji jest ProCam Polska. Dzień dobry, z tej strony Dariusz Ziarko. Witam serdecznie Państwa w audycji 5 minut dla sadownika i rolnika, w której poruszymy kolejny nurtujący temat, jakim jest maksymalne wykorzystanie składników pokarmowych znajdujących się w reszkach pożniwnych. W radiu moim gościem jest doradca agrotechniczny firmy Biogen, Wojciech Szyszkowski. Dziękuję Darku za zaproszenie, witam wszystkich radiosłuchaczy. Powiedz, jakie makroskładniki znajdują się w resztkach pożniwnych? W resztkach pożniwnych mamy trzy podstawowe makroskładniki, czyli azot, fosfor, potas i mikroelementy. Makroskładniki, jakie możemy odzyskać z resztek pożniwnych, to przy średnich plonach pszenicy około 8 ton z hektara to 40 kg azotu, 24 kg fosforu i około 120 kg potasu. Dodatkowo z słomy rzepaku odzyskujemy 40 kg azotu, 24 kg fosforu i 200 kg potasu w czystym składniku. Co musimy zrobić, aby najefektywniej wykorzystać składniki znajdujące się w reszkach pożniwnych? Żeby maksymalnie wykorzystać te składniki, musimy zadbać o mineralizację tych resztek organicznych, czyli poprawić rozkład części organicznej do formy mineralnej, która jest rozpuszczalna w roztworze glebowym i z tej formy rośliny mogą pobierać składniki pokarmowe. Tutaj właśnie rozwiązaniem, jeśli chodzi o rozkład resztek pożniwnych, jest produkt Revital Pro Plus, który znajduje się w ofercie firmy Biogen. Może więcej coś powiedz o Revitalu Pro Plus. Revital Pro Plus to mieszanina 13 szczepów bakterii z 8 rodzajów, które poprawiają nam rozkład materii organicznej. Dzięki zastosowaniu produktu Revital Pro Plus składniki pokarmowe znajdujące się w słomie pszennej, rzepaczanej czy innych resztkach, nawet w sadach mamy liście, mamy gałęzie, to wszystko wraca nam do ziemi i rośliny są w stanie wykorzystać te składniki. Stosując produkt Revital Pro Plus o około 40% przyspieszamy rozkład resztek organicznych, które wracają do roztworu glebowego w formie mineralnej. Co możesz powiedzieć o mieszaninach, dawkowaniach produktu Revitalu Pro Plus? Produkt Revital Pro Plus to 13 szczepów bakterii z 8 rodzajów. Bardzo bogaty skład. Dzięki temu mamy bakterie, które znajdują się w Revitalu, będą nam bardzo dobrze działały na różnych glebach. Mamy różną zasobność gleb składniki pokarmowe, mamy różne pH, mamy gleby cięższe, mamy gleby lżejsze i po to tutaj tych szczepów jest 13, żeby każdy szczep mógł pracować w najlepszych dla siebie warunkach. Dzięki tak bogatemu składowi mineralizacja resztek organicznych następuje dużo szybciej i dużo bardziej efektywnie. Na rynku mamy dużo różnych rozwiązań, ale porównując je z Revitalem, produkt ten jest najbardziej skoncentrowany z największą ilością szczepów bakterii znajdujących się. Produkt Revital możemy również stosować na polach w mieszaninach. Możemy mieszać go ze wszystkimi produktami, ze wszystkimi środkami herbicydowymi, stosując zabiegi pożniwne, stosując herbicydy, czy w sadach stosując herbicydy w pasach herbicydowych, również możemy zastosować go w mieszaninie ze środkami chemicznymi. Dzięki formie zliofilizowanej nie ma problemu z zastosowaniem Revitala w mieszaninie z inną chemią. Wszystkie produkty firmy Biogen znajdują się w ofercie firmy ProCam. Dawka Revitala Pro Plus to 1 litr na hektar. Pamiętajmy jednak, że efektów 100% widocznych nie będziemy widzieć po pierwszym roku. Efekty stosowania Revitala będziemy widzieć po około 2 do 3 lat stosowania Revitala na ziemię. Dzięki zastosowaniu produktu Revital Pro Plus poprawiamy strukturę gleby, zasobność w składniki pokarmowe, poprawiamy pojemność wodną gleby. Dzięki temu przy długotrwałych suszach rośliny są bardziej odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne. W radiu odwiedził mnie doradca agrotechniczny firmy Biogen, Wojciech Szyszkowski. Dziękuję wszystkim, do widzenia. Dziękuję, że byliście dzisiaj z nami na audycji. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia za tydzień o tej samej godzinie. Dariusz Ziarko. Sponsorem audycji jest ProCam Polska. Audycja 5 minut dla sadownika i rolnika w Radiu Leliwa.
każdy wtorek o 12.30 oraz w sobotę o 7.30.